co mówisz nie ma żadnej treści. Nie, nie chcę rozpaść się na części. Nie, czarne chmury nie pojawią się już więcej. Są tylko te, które dają mi amnestię. Wyblaktyny na wyścianie nie są pięknie, a ja nadal nie wiem, gdzie ty jesteś. Chcecie teraz, chcecie już. Niech sąsiedzi słyszą znów, jak się wdzieram tu bez słów pod twą skórę tak jak dusz. Chcecie teraz, chcecie już. Niech sąsiedzi słyszą znów, jak się wdzieram tu bez słów pod twą skórę tak jak dusz. Chcecie teraz, chcecie już. Niech sąsiedzi słyszą znów, jak się wdzieram tu bez słów pod twą skórę tak jak tuż. Dzięki, pozdrawiam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj niedziela, jutro znowu do pracy. Humoryt mam dobry. A jak wy się czujecie, pozdrawiam serdecznie. Hejka, z pozdrowieniami. Najlepszego, kochani. Trzymajcie się. Tylko z rana, słuchajcie, witajcie. To jest moja ulica. Tak rozkopano moją ulicę, ma być tak pięknie jak tutaj, czyli ma być droga z kamienia, a obecnie trwają prace. Jak widzicie, rynek Bednarski, ulica rozkopana. Zobaczymy, jak długo to potrwa, czy coś się będzie działo. Potem już ekipy się zmieniają. Idziemy na spacerek chodniczek. Jak widzicie, o, tak wygląda moja ulica rozkopana. Chodniczek już jest ładny. Z jednej strony, co prawda, jedna ekipa zrezygnowała. Teraz mamy drugą ekipę. No, na razie prace przy gazie miały być. Wczoraj coś robiono, dzisiaj znowu cisza. Tak to się pracuje w naszym kraju. Ale idziemy zobaczyć, co słychać w naszej Chełmży. Chcę wam pokazać jeszcze jedną ulicę, która została zrestaurowana. Jest to ulica Dworcowa przy stacji PKP. Zapraszam na spacerek. Pogadamy sobie później. No i tak wygląda ulica Dworcowa w Chełmży po rewitalizacji. Widzicie, troszeczkę odnowiony asfalt, boczki są z kamienia, ale myślałem, rozczarowany jestem. Liczyłem, że będzie to droga też z kamienia, ale niestety nie jest. Ruch, jak widzicie, niesamowity. Tam mamy PKS i dalej PKP. Stacja Intanku, jak widzicie, benzynka po 6,15. 98-oktanowa 6,89, ropka po 6,12, gaz po 3,10 i tak to wygląda. Jak będzie wyglądała moja ulica po rewitalizacji, sami się o tym przekonacie. Wszystko z czasem. Zapraszam do śledzenia kanału, po prostu.